Smutne wieści. Nie żyje wybitny polski filmowiec, scenarzysta samych swoich. 21 czerwca bieżącego roku. Zmarł Andrzej Mularczyk. Scenarzysta, dziennikarz i pisarz, odszedł w wieku 94 lat. Pracował przy takich produkcjach, jak Sami Swoi Sylwestra Chęcińskiego czy Powidoki Andrzeja Wajdy. Andrzej Mularczyk był autorem scenariuszy do ponad 30 seriali. Wśród nich znalazły się takie filmy i seriale, jak trylogia o Kargulach i Pawłakach, Sami Swoi, Nie ma mocnych i Kochaj albo Rzuć oraz Niespotykanie Spokojny Człowiek, Wyjście Awaryjne, Wrota Europy oraz seriale Droga, Dom, Rodzina Połanieckich czy Blondynka. Kim był Andrzej Mularczyk? Scenarzysta odszedł w wieku 94 lat. Scenarzysta urodził się 13 czerwca 1930 roku w Warszawie. Jeszcze przed studiami rozpoczął pracę w Polskim Radiu. Studiował dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Jego dalsze losy zawodowe to rola reportera w tygodniku Świat. Jego wielką pasją było również kino. W latach 1970-77 pełnił funkcję kierownika literackiego zespołu Illusion. Andrzej Mularczyk miał brata, Romana Bratnego, który był pisarzem. Scenarzysta przeżył go o blisko 7 lat. Andrzej Mularczyk nie żyje. W swojej twórczości inspirował się prawdziwymi historiami. Zdarzało się, że w swojej twórczości, jako scenograf, Andrzej Mularczyk wykorzystywał prawdziwe zdarzenia ze swojego życia. Przykładowo, film Mieczysława Waśkowskiego Jeszcze słychać śpiew i rżenie koni, 1971, inspirowany był jego własnym reportażem 10 krzyży dla seledynowo-amarantowych. Głównym bohaterem był ojciec scenarzysty, Józef Mularczyk.